No cześć, cześć. Mandzio, sprawdzimy tylko, czy dobrze mnie słychać. Powiedz coś do Pięknie mnie. cię słychać. Okej, słychać, bo ja tutaj mam też. Nigdy nikogo tak dobrze nie słyszałem jak ciebie. Dobry start. Dobrze. Na czeskomie już jesteś? Jestem. Dobra, już cię tutaj zapraszam do naszej tablicy. Szukam i nie widzę znowu. Jeszcze raz odświeżę. Coś tam grałeś ostatnio? Znaczy dzisiaj prawdopodobnie coś tam było, czy nie było? Powiem ci szczerze, że jest to moje. Wreszcie siadam do szachów, bo przez ostatnie 24 godziny były takie gorące dymy. Ja czekam, ja szachuś chyba sobie dobę przedłużę o 2 godziny specjalnie dla szachów, jeszcze dodatkowo. No trzeba, Na to koniecznie. komu sen? Jeszcze sobie wymyśliłem, że jeszcze robimy turniej w inną grę, jednocześnie jak mamy jeszcze turniej szachowy. To nie wiem, czy to dobry pomysł. Zła kumulacja, no widziałem coś tam się dzieje, ale nie mogę cię cały czas znaleźć, no nie wiem dlaczego. Jeszcze raz, czekaj, wejdę w tego live chessa i wtedy pewnie znajdziesz. A, tak, musisz wejść w szach No, live, no, dokładnie. no. Jest. No dobrze. Ale powiem ci, że po wczoraj czuję się tak, że te treningi idą do przodu. Rzeczywiście czuję się, że dużo udaje mi się zapamiętać z tych treningów. No cieszę się. Taki mamy plan właśnie. No teraz z perspektywy czarnych będziemy troszeczkę rozpatrywać tutaj otwarcia, więc możesz sobie tutaj kliknąć. Tak, już obróciłem. Dobrze. No i teraz tak, najpopularniejszym oczywiście posunięciem będzie E4. Będzie się to zdarzało jak najczęściej prawdopodobnie. No i na E4 trzeba jakoś odpowiedzieć. Czekaj, jeszcze tylko sprawdzę tutaj. Właśnie, troszeczkę ściszę. No jest to echo niestety, tutaj mam problem z tym. A słuchawki mnie działały. Dobra, po E4 proponuję zagrać albo jak Gary Kasparow, obronę sycylijską, czyli C5. Zaraz pokażę dokładnie tam, jak będziemy grać dalej. Albo spróbować zagrać obronę Pirca, czyli będziemy od razu tworzyć domek bezpośrednio. G6, goniec G7. Tutaj nie mogę, muszę zrobić jeszcze ruchy. Sekundka. Zaraz, gdzie te opcje były? Z ruchami legalnymi. Chwilka. O, jest. Już mam. Czyli tak, po E4 możemy próbować grać G6 i na przykład jak przeciwnik zajmie sobie, wiesz, od razu centrum w taki prosty sposób, nagrasz sobie goniec G7, jak będą wyprowadzać skoczki, no to bardzo ważny najpierw ruch D6, żeby tutaj przytrzymać pionka, tak? Bo jakbyś zagrał sobie od razu skoczkiem, chciałbyś zrobić domek, zrobić roszadę, to on ci pogoni. To samo było wczoraj, prawda? Białymi. Podobna Prawda, sytuacja. prawda? Więc w tej sytuacji można by było zagrać tak. No i najczęściej grają w taki sposób. Sobie wyprowadzasz skoczka. Powiedzmy goniec E2, D3, C4. Tak naprawdę, no myślę, że bez większej różnicy. Każdy ruch raczej jest dobry. Powiedzmy taki agresywniejszy. I robisz roszadę i sobie tam. No to jest troszkę trudne, muszę powiedzieć. Ale może ci odpowiada. Zobaczymy. To Coś tak. znaczy tak naprawdę jest to dokładnie to samo, co robiliśmy wczoraj, tylko z jednym dodatkowym ruchem, który pilnuje konia. No w zasadzie z jednym ruchem mniej tak naprawdę, bo masz grasz czarnymi, masz tempo mniej na samym starcie. Jeżeli ci się to podoba, to No popatrzymy. tak, ale chodziło mi, że trzeba wyprowadzić tutaj jeszcze ruch, żeby konia obronić właśnie. Tak, białymi grając możesz zrobić dokładnie to samo. Tak naprawdę. To jest bez większej różnicy, bo efekt końcowy jest identyczny. Tak jak białymi, czyli w partii Jasne. angielskiej. Więc mogę zaproponować ci coś takiego. No, ale pokażę ci obronę sycylijską. Może też ci się spodoba, bo to też można grać z tym G6 i goniec G7. Powiedzmy tak, E4, C5, tak? Wszyscy raczej grają skoczkiem na F3. No i teraz proponuję zagrać skoczkiem na C6. Tak po prostu. Wyprowadzasz sobie tu ładnie skoczka przed pionkiem stoisz. To jest dobry układ, bo teraz hetman też ma swobodę gry na przykład, tak? Najczęściej grają w taki sposób. Idą pionkiem do centrum, atakują, no i tym pionkiem w zasadzie w 100% się zawsze bije. Troszkę pamięciowy, ale zaraz sobie będziemy tłumaczyć.
Skoczek wybija. I teraz pytanie jest takie, czy bić, czy nie bić? Takie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jeżeli zbija, to on wtedy zabiera mi to hetmanem. Tak, no to będzie zwykła wymiana, ale czy to jest dobre? No nie, raczej dla czarnych nie ja jest wtedy to. Nie mam żadnej figury wyprowadzonej, on ma pionka i hetmana, a ja nawet tego konia nie mam w miejscu, w którym stał wcześniej, zatem nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Dokładnie, dokładnie. On tutaj ma po prostu figurę w centrum hetmana, ale w tym wypadku ten hetman tutaj jest niezły, bo nie ma co go zaatakować tak naprawdę. Ten skoczek zginął. Więc nie wybijasz skoczka w centrum, absolutnie. I teraz byśmy sobie zagrali taki fajny myk. Skoczek na f6. I teraz uważaj, bo prawdopodobnie twoi przeciwnicy, tak przypuszczam, może się trochę wytrenują, więc może to się nie zdarzy, ale jest duża szansa, że ci zbiją tu skoczkę na c6. No i teraz pionkiem z D czy pionkiem z B? Z pionkiem B, żeby iść w stronę środka. Bardzo dobrze, bo jakbyś zbił drugim, no to by to była raczej wymiana hetmanów. Co też jest nie najgorsze, ale hetmany zachowujemy. I teraz uwaga. E5, bo taki ruch się narzuca, ale to jest gruby błąd i teraz spróbuj znaleźć odpowiedź, dlaczego E5 jest błędem. Wydaje mi się, że z powodu tego, że możemy konia na środek wyprowadzić wtedy. No to taki cel jest białych, żebyś tego skoczka gdzieś na środek wrzucił, nie? Bo jak wrzucisz skoczka na środek, to on ci może cały czas tego skoczka gonić i zepchać na jakąś boczną pozycję i dalej się ładnie wyprowadzać, prawda? Staram się jeszcze zauważyć, jeszcze zanim podpowiedź daj sekundę. No, ale spokojnie. Jak się... No nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić, jak to może pójść źle. No, a jeżeli powiem, że ten pion zostanie stracony w dwóch posunięciach. No na 100% musimy przesunąć konia. A jeżeli przesunąłbym konia na przykład w ten sposób, to wtedy jeżeli zostanę... A, hetman zabiera. Nie, to szczerze mówiąc nie wiem. Czyli się poddajesz, mówiąc krótko. Niedobrze. Wiesz co? Nie tyle, co się poddaję. Nie, no rozumiem, nie traćmy czasu. To nawet nie wiem, od której strony ugryźć to. Mhm. Ruchy wtrącane są bardzo ważne. Zobacz, hetman na A5 z szachem i wybijasz pionka. Okej. Okay. No, bardzo ciekawy myk. Często też właśnie początkujący wpadają w to. Ja zapominam w ogóle w wczesnej fazie gry, że właśnie możemy używać szacha do zdobywania pionków, bo w tej środkowej czy późniejszej to zawsze o tym pamiętam, ale w tej wczesnej całkowicie zapominam, że przeciwnika można też szachować praktycznie od samego początku. Można, dokładnie. I tutaj myślę, że wyprowadzenie skoczka, wybijasz to z szachem, skoczek nie musiał się ruszać. No i powiedzmy, jak zagra hetmanem, to hetmany od razu wymieniasz i masz pionka więcej, sobie pięknie grasz. A powiedzmy, jak zagra gońcem na E2, dla bezpieczeństwa możesz sobie spokojnie hetmana schować, w razie czego, tak praktycznie. To jest zawsze dobre zagranie. Generalnie w obronie sycylijskiej hetman na C7 tu się czuje bardzo komfortowo. Ten pionek na przykład tutaj bardzo ładnie broni, że skoczek ci nie zaatakuje. Można też zagrać, powiedzmy, ruchem aktywnie do przodu, tak? Hetman nie musi się od razu cofać, ale tak dla bezpieczeństwa to jest zawsze dobry moment, nie? Gdy pionka zdobyłeś i się zadajesz cios i robisz unik po prostu. No dobrze, powiedzmy, że tutaj przeciwnik no nie zbije ci skoczka, tylko będzie grał normalnie i zagra sobie, powiedzmy, tutaj na C3 będzie bronił pionka, więc pionka nie możesz wybić, prawda? No i myślę, że... No można zagrać taki ruch D6, żeby trzymać ten E5. To już ten motyw już znamy, tak? Tak. Powiedzmy, goniec zaatakuje ci skoczka. Taki ruch jest możliwy. A tu się nic złego nie dzieje. Jak na to odpowiedzieć? Bo chodzi o to, że jak znajdziesz sam posunięcie, to wtedy łatwiej będziesz zapamiętywał. Bo teraz jest tak, że goniec atakowany zarówno przez gońca, jak i przez gońca, jak i przez konia. Zastanawiam się, czy w ogóle on by wtedy to zbił, ponieważ jak to zbija, no jest dla niego to opasane, bo wtedy sobie wyprowadzę na przykład... Tak. Wydaje mi się, że gońca w tym momencie bym wyprowadził. Bardzo ładnie. Bardzo dobry ruch. Bronisz tu, wszystko się zgadza. Jeśli wszystko ci wybija, to możesz nawet gońcem wybić, możesz pionkiem wybić, bez większego znaczenia tak naprawdę. I tu jest dobrze. Tak, jeszcze jak wyjdziemy z rotnych. Mhm. Okej, okay. Więc myślę, że po tym posunięciu już cofam.
Powiedzmy, zagramy sobie białymi, no standardowo, goniec E3. I teraz możesz zastosować ten plan z G6, dopiero po tych wszystkich zagraniach tutaj, skoczkiem i pionkiem. G6... Czyli dopiero teraz bierzemy również gońca na G7 i później rozszerzamy, tak? Dokładnie. Powiedzmy... Przepraszam, tutaj może zagrać goniec E2 z planem krótkiej roszady. Można białymi można zagrać hetman D2 z planem długiej roszady na przykład. Ale myślę, że tutaj raczej będzie wyprowadzenie figur. Zrobisz sobie tutaj domek, będzie roszada. No taki agresywny ruch F4 powiedzmy, gdzie będzie silne centrum u białych, ale to jest normalna pozycja. No i sobie wyprowadzasz kulturalnie gońca. I myślę, że tu można spróbować zbić. W kolejnym ruchu, dajmy na to, że no, załóżmy hetman D2, no jakiś ruch muszę zagrać w miarę sensowny, możesz sobie elegancko wybić i wstawić sobie pięknie gońca, razem tutaj z skoczkiem będziesz atakował pionka. Staramy się ustawiać wieże na wolnych liniach, tam gdzie już nie masz pionka, to wieże sobie tam ustawiasz. No może coś takiego, niekoniecznie tak musi być, bo to takie mniej więcej pozycje będą, jak przeciwnicy będą w miarę dobrze grali, a i tak będzie ok. Więc no masz do wyboru. Myślę, że możemy spróbować przetrenować sycylijską. Spróbujmy, dobrze. Czyli jeszcze raz, E4, gramy sobie C5, tak, skoczek F3. Tak. Teraz ja swojego skoczka biorę. Bardzo dobrze, ok. Tutaj też sobie gra z tym planem domku, prawda? A nie, przepraszam. Wybijasz na D4. Zagrałem. Tak, zapomniałem o kolejności tutaj. A, poczekaj, ponieważ to się cofało w ten sposób tutaj. Teraz zabieram. Bardzo dobrze. I dopiero teraz mogę sobie tak wyprowadzić. Tak też można. To Dawid tak uczy. To jest taki przyspieszony smok. Ale proponuję skoczka najpierw, tak? Bo nie bronię tego środka, albo i tego skoczka miałem. Tak, kolejność pomerdałem trochę. Na czym polega przyspieszony smok? No właśnie, że ten goniec od razu tutaj wychodzi na G7, tak, atakuje centrum, bo można tak zagrać, powiedzmy, tu jest bodajże bicie, to są takie troszkę zaawansowane ruchy, tak, jakiś hetman może wjechać i masz problem tutaj, tak, znaczy teoretycznie masz problem, musisz zagrać skoczkiem, on cię atakuje, idziesz do centrum, on gra tak, zobacz, wisi ci wieża, wracasz, okay. On ci bije, król bije, nie ma roszady, ale paradoksalnie ta pozycja czarnymi jest spoko, nie? Tak przyspieszone, bo ty generalnie do takiego smoka dążysz, tylko nie przyspieszonego, tylko takiego wolniejszego. Tylko wolnego, rozumiem. Tak, więc proponuję... Tak, dobra, to wejdźmy koniem w takim razie. Dobra. A może takie dobre posunięcie zagrajmy. Będę tutaj bronił. Okej, nie zamierzam teraz tego zaatakować, tylko się dalej rozbijać. Aj, no troszkę cię podpuściłem. Bo zagrałem specjalnie. Zagrałem specjalnie źle gońcem, bo coś tu się wydarzyło. Teoria teorią, ale trzeba się zastanawiać nad ruchami też, chociaż tam 3 sekundy. Bo czasem okazja może przejść koło nosa. Bo jeżeli zagrałeś w ten sposób, żeby tutaj bronić, to ja się skupiłem właśnie na tym, jak ty chcesz mnie zaatakować, a nie jaką ja mam możliwość, żeby zaatakować ciebie z powodu twojego ruchu, a ja teraz mam darmowego konia tutaj, na którego nic nie może zrobić. Dokładnie, bo przesłoniłem sobie hetmana, okej. Okay. No powiedzmy normalnie zagrajmy sobie skoczkiem. No to jeżeli zagrałbyś normalnie, to wtedy wychodzę, tak? Dokładnie. No powiedzmy tak. To znaczy, tutaj mieliśmy chyba grać D6 wcześniej, ale w ten sposób też można, tylko tak z praktycznego punktu widzenia bym zagrał D6 na twoim miejscu, żeby nie mieć problemów, a jeszcze gońca sobie tutaj otworzysz. Ale tak szczerze mówiąc, bo jakbyś wystawił teraz pną piona wcześniej do przodu, żeby zaatakować tamtego konia, no to przecież mógłbym tym koniem po prostu to zabrać, czyż nie? Dokładnie. Tak, tylko pamiętaj, że... Tak, tylko że na przykład w tej sytuacji, jak sobie zagrasz tutaj, to ja ci mogę teraz wybić, ty wybijasz i gram tak. I zauważ, że nie masz szacha, bo już skoczek stoi. Okej, w tej kolejności. Dlatego tutaj zapobiegamy troszeczkę ten najazd pionkiem na twojego skoczka. To jest taki, myślę, główny problem, żeby tutaj zagrać właśnie D6. Aha. No dobra, powiedzmy tak.
To jest bardzo solidna struktura. Te pionki stoją bardzo solidnie i bardzo ciężko je rozbić. Więc sobie tu spokojnie grasz figurami, nie stresujesz się niczym, że on cię zaatakuje. Tak szybko przede wszystkim. Bo szybko nie jest w stanie się szybko zaatakować w tego typu schematach. Okej. Postraszmy. Bardzo dobrze. No i na przykład trzeba wiedzieć, że ten goniec jest taką kluczową figurą w tej pozycji. Bo on tutaj wszystko broni. Broni zarówno konia, jak i broni tej wieży. No, powiedzmy tak, ale broni przede wszystkim króla, a jeżeli się tutaj może w pewnym momencie się bardzo rozhulać po tej diagonali, jeżeli się trochę powymienia, to jest bardzo ważna figura w tym debiucie. Więc warto ją zachować. Ale jak się wymieni ten goniec za tego gońca, no to w porządku jeszcze, tak? Gorzej, jakbyś gońcem wymienił skoczka tak po prostu. No dobra, roszada. Co by tutaj zagrać? Powiedzmy tak. Pierwszy fajny ruch wymyśliłem i już nie mogę go zrobić. O nie! A co wymyśliłeś w tej sytuacji? Nie, wymyślałem, żebyś ruszył gdziekolwiek inaczej idzie niż hetmanem. No powiedzmy tak. Jakie byłyby konsekwencje, jakbym się o tak na przykład zagroził. A z jakim planem tu zagrałeś? Z żadnym planem, przepraszam. Jest na odwrót, przepraszam, poczekaj. Ale nie, no, bardzo, bardzo ciekawy ruch. Nie, plan był na odwrót. A że gońcem. Gońcem, źle się ruszyłem. Aha. No powiem ci, że skoczkiem było lepiej. Zdecydowanie. Tak, skoczkiem to był lepszy ruch. No. O nie! Ja już ci tłumaczę. A dlaczego był skoczkiem dobry ruch? No właśnie. To może... Są dwie groźby. Są teraz dwie groźby. Spróbuj znaleźć. No pierwszą groźbą jest na pewno to, że mogę tutaj założyć widełki zarówno na wieżę, jak i na hetmana. Bardzo dobrze. Których nie będziesz mógł ściągnąć. Bardzo dobrze. I teraz znaleźć drugą groźbę. To jest większy problem. Drugiej groźby, szczerze mówiąc, nie widzę. To jest jedyna groźba, jaką tutaj... Ja byś pozwolił mi przetrwać w takiej sytuacji, że mógł wejść głębiej. Otworzyłeś gońca. Mhm. I goniec teraz jeszcze dodatkowo trzyma tego konia. Mhm. Grozisz zbiciem figury za darmo. Grozisz widełkami i zbiciem figury z szachem nawet tutaj. Piekielny ruch, naprawdę, bardzo mocny ruch. Ja muszę robić częściej te piekielne ruchy przez przypadek, gdzie chcę robić jedno, robię drugą rzecz, okazuje się, że robię genialny ruch, a ten pierwszy jednak nie był tak mądry. No to była twoja druga myśl, tak? Aha, bo myślałeś o gońcu, dobra. Tak, no pierwszy to niestety był z gońcem, znaczy, wiesz, chronił, żeby gońca wystawić. Bo tak sobie jak to można skojarzyć? Na przykład, wiesz, zagrywasz gońcem i wygląda to fajnie, bo atakujesz bezpośrednio hetmana, ale bezpośredni atak nie jest jakąś groźbą ogromną, tak? A skoczki, jak wchodzą do obozu przeciwnika i jakaś tam się otwiera diagonala, tutaj opcja zbicia, zobacz, tu jeszcze masz taką bardzo fajną opcję związania, hetman B6, o takich ruchach trzeba pamiętać, bo nie dość, że tutaj przyciśniesz skoczka, to jeszcze tam na króla zerkasz. I w ogóle jest masakra. No powiedzmy, pokażę ci bardzo fajny... Znasz Mata Beniowskiego? Nie. Nie, to ci pokażę Mata Beniowskiego, to się uśmiejesz, co się może zadziać, zobacz. Skoczek na przykład zbija tutaj skoczka. No i powiedzmy, oczywiście w tej sytuacji to będzie troszeczkę... No dobra, powiedzmy odbijasz, tak? Atakując gońca. No ten goniec sobie gdzieś tam ucieka. I teraz gramy sobie hetmanem, dajemy szacha. No co? Nie można się zasłonić, bo wybijasz, prawda? Skoczek z hetmanem współpracuje. No król ucieka. I czy teraz po prostu nie wchodzę tam koniem? Tu czy tu? Nie, bo król wtedy, bo jeżeli wejdę koniem na te pole wyżej tutaj, to może po prostu król podejść, mu się nic nie dzieje. A jeżeli wejdę tutaj, to wtedy ciebie łapię w widły. No to chyba tutaj, ponieważ ten mat ten szach tutaj absolutnie mi nie daje niczego. Nie. Daje mi coś. Bo również hetmana łapię, tak czy siak. Generalnie jakbyś zagrał tutaj skoczkiem, to jest dobrze. Jak zagrasz tutaj skoczkiem, jest też dobrze, a nawet ciut lepiej, bo przeciwnik się może pomylić. Bo wiesz, zagrywając tutaj, dajesz widły na hetmana i króla. I on musi wybić wieżę, a ty wybijasz potem tą wieżę. Więc tak czy siak zdobywasz jakość, bo on traci wieżę, a ty tracisz skoczka. Tutaj byłoby to samo.
No ale teraz tak, na przykład król zagrywa tu, to jest oczywiście głupie posunięcie białych, bo tutaj sobie możesz hetmana zbić generalnie, ale mat beniowskiego jest bardzo ciekawy. Skoczek na h3 i co się stało? Skoczek dał szacha i jednocześnie hetman dał szacha. Mamy podwójny szach. A gdy się dzieje podwójny szach, to jest... Król musi się ponownie ruszyć. Tak? Nie ma wyjścia, król się musi poruszyć. No i wtedy po prostu biorę tutaj hetmana. Mhm. Bardzo dobrze, świetnie. Wieża ci go zbiła. Mhm. Jest bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze jest. Jak dać mata teraz, bo wygrywasz. To naprawdę jest bardzo dobrze. Brawo. To naprawdę, nie, ja nie mogę strzachuć z tymi twoimi szachami. Za każdym razem robię jakiś ruch, który myślę, że jest najgłupszy na świecie. Okazuje się, że jednak nie jest. No, masz talent, chłopcze, no, jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Talent tu jest ważny. Ale tego właśnie trzeba do turnieju streamerów. Mhm. Tak, oby tutaj też szczęście sprzyjało, ale to właśnie są takie zagrania taktyczne. Więc skoczek tutaj byłby groźniejszy, podsumowując tą całą akcję, co tu się działo, nie? No dobra. Cóż ja tu biedny mogę zrobić? No to coś wymienimy, powiedzmy. Ale przynajmniej masz pozycję stabilną, to jest ważne. Ale on jest dobry dla czarnych, bo taka zwykła wymiana gońcem można, pionkiem też byłoby super. Okej, okay. A sprawdźmy w takim razie, bo to też jest taktyczne zagranie. Jakbyś zbił pionkiem, prawda? Ja sobie zagrywam tutaj, gdzieś tam odchodzę. Albo powiedzmy, może tutaj aktywniej, żeby straszyć jeszcze. Niby coś tutaj straszę, ale nic nie ma. Tego się nie boisz. I teraz się pojawia bardzo fajna taktyka. Taka fajna taktyka się tutaj pojawia, dlatego że często jak jest król odsłonięty, to jest okazja to wykorzystać. I można spróbować dobrze zadziałać teraz. Tak naprawdę jedynie jak mogę wykorzystać w tym momencie tego króla, to jest przesunięcie hetmana w te pole. Tylko zaszachować. Dobrze myślę? Uciekam. Albo mogę ciebie tak związać, żeby ci coś zaraz zabrać. Tylko w jakim miejscu teraz? I to dobrze powiedziałeś, i to drugie też dobrze powiedziałeś. Są znowu jakieś tam dwie opcje. Jedna opcja to jest taka, że możesz znowu z tym samym planem tak na bezczela pójść, tak? Tak, tak, tak. Cały czas pamiętam, ale szukam tego drugiego. Mhm. Szukam dobrze. Tego drugiego planu. Dobrze, i nawet lepiej. Pozwolisz, że sobie rozrysuję. To jest to, że sobie rozrysowuję, żeby zapamiętać. A to nawet dobrze, to ja będę... Bardzo dobrze. Ja będę widział twój plan, tok myślenia. Bardzo dobrze. Rysuj, rysuj. No to... Gmoch by się nie powstydził powoli. No ale... Niestety, po wymyśleniu tamtego ruchu tutaj nie potrafię, po wymyśleniu tego ruchu nie potrafię kolejnego znaleźć tutaj. Jedyne, co mi przychodzi naprawdę do głowy, to jest ustanowienie tego piona tak w tym miejscu, tylko nie mogę sobie wyobrazić, jakby to mi dawało korzyść tak naprawdę. Zatem to nie chodzi o to... Tak, skoro sobie nie wyobrażasz, to znaczy, że nie. Mogę ci zawsze złapać od tego piona. No alleluja, no nareszcie. Świetnie. No bierzesz piona zwyczajnie, jest dobrze, no atakujesz przy okazji jeszcze skoczka. I to jest prosta taktyka na wzięcie pionka, wiesz, no powoli się tutaj zbiera, nie, te ziarenka. Dobrze, znaczy dobrze dla ciebie. No powiedzmy... Tak. I teraz troszeczkę podpowiem, bo masz taką sytuację, jest wszystko w porządku, możesz
odstraszyć tę figurę, która tutaj cię troszeczkę męczy, tak? H6 to jest na pewno dobre posunięcie i prawdopodobnie twoi przeciwnicy, jest duża szansa, że będą ci tutaj tego skoczka zbijać i to jest bardzo duża korzyść dla ciebie. Od razu odbijasz gońcem, ten goniec już świetnie tutaj działa, jeszcze w skoczka strzelasz przy okazji. Jest bardzo duża szansa, że będą ci zbijać. A jak ci nie zbiją, to też nie ma źle, powiedzmy. Po prostu goniec sobie dalej odchodzi i planujemy coś dalej może, wieża na wolną linię, prawda? Tak jak się uczyliśmy. Może jakimś pionem do centrum zaszaleć, może, no nie wiem, no. To kwestia właśnie, co tutaj grać dalej. Może hetmana wycofać? No ale powiedzmy. Ja w tym momencie raczej bym wyprowadził wieżę, żeby tego hetmana pilnować na wszelki wypadek. Wieżą byś zagrał, tak? Czekaj, bo teraz się pogubiłem, kolej to jest ruch. O, dobra, ty poszedłeś tutaj do tyłu. No to tak, ja w tym momencie bym wystawił wieżę, żeby hetmana bronić. No ja i tak ci hetmana zaatakuje. Ale na wolną linię zagrałeś, w porządku, jest okej. I co ja mogę jedyne zrobić tutaj? Jedyne, co mogę zrobić, to w tym momencie... Mam dwie możliwości tak naprawdę. W momencie, kiedy jest mój hetman atakowany, albo mogę równie zaatakować twojego hetmana w taki sposób, że jeżeli się nim nie przesuniesz, to ci go zabiorę, albo mogę się swoim hetmanem po prostu odsunąć. Nie widzę tutaj nigdzie możliwości, żebym mógł zaatakować twojego hetmana w taki sposób, zatem się muszę nim odsunąć tutaj. Dobrze. Jedyne miejsce, gdzie jest bezpieczne. Tak, tak, tak. Słusznie. Bardzo dobrze. Okej. Tutaj się też pojawia taka bardzo trudna taktyka, ale to odejście jest w porządku. Jak tak będziesz grał, będziesz atakowany, będziesz uciekał i będzie dobrze. To będę spokojny. Ale tu się pojawia jeszcze jedna bardzo fajna opcja. No taka dosyć trudna. No może nie... Ale... widzę ją. Czy to nie zakończy gry? Prawie zakończy, prawie. Bo koń jest jeszcze. Pierdzielony koń, ale jakby konia nie było. Aha, bo ty myślisz o zbiciu. Tak, myślałem o zbiciu, ale nie zauważyłem tego konia. Teraz zauważyłem tego Ale to konia. Dobrze myślisz o tym zbiciu, tylko jeszcze nie bezpośrednio. Bo ten skoczek ci przeszkadza. Spróbujmy odciągnąć tego skoczka. Ojejku, przepraszam, nie tak. Absolutnie. Dobra, to żeby sprowokować ciebie do odciągnięcia tego skoczka, tylko że wtedy bym miał hetmana już na boku, tak? To, bo jeżeli jest, no to w tej pozycji, no to robimy o tak. Brawo, bardzo dobrze. I to jest ta druga opcja, o której mówiłem wtedy. Mhm, świetnie, bo jeżeli tu stracisz hetmana, to ty też wybijasz, prawda? Tak. I okazuje się, że... Ja mam fajniejszą pozycję teraz. O wiele lepszą. A powiedz, dlaczego lepsza jest pozycja dla ciebie? Ponieważ atakuje ci dwie wieże, a ty mi atakujesz jedynie jedną. Okej, okay, no ale ja wymieniam. Dobrze. No już nie atakuje ci dwóch wież. Znaczy ty mi nie atakujesz dwóch wież. No bo nie masz dwóch, atakuje ci cały czas jedną. No właśnie, a jak ucieknę? Bardzo dobrze, no chodziło mi o to, że też goniec ucieka. Mhm. Dobrze, znaczy goniec jest do zbicia. No świetnie, no to fajne tu komplikacje wyszły. Dobra, jeszcze raz proponuję od początku. Jasne. No i teraz tak troszeczkę się przyciszymy, może w odpowiednim momencie coś tutaj jasne. Wtrącę. Właśnie, bo może tutaj czat mi pisze, że coś z tym głosem jest nie tak, z dźwiękiem. Czy na Discordzie coś tu się można ustawić, wiesz, żeby... Wiesz co, możesz ustawić, jest jedna opcja na Discordzie. Wchodzisz w głos i wideo i na sam dół sobie zjeżdżasz i tam wyłączasz sobie usuwanie echa, ponieważ usuwanie echa czasem psuje ci jakość mikrofonu, ewentualnie redukcję szumów też możesz włączyć. Ja mam na przykład tłumienie zakłóceń włączone. Wszystkie te trzy opcje, ponieważ no, Discord nie robi tego najlepiej. Mhm, tłumienie zakłóceń, dobra. O, to ciekawe. Ja się nigdy nie bawiłem w tym. A teraz? Nie, teraz to jeszcze źle. Szczególnie usuwanie echa, bo usuwanie echa wyłącza tą opcję Discorda, że jeżeli jedna osoba mówi, to drugą wycisza. Mhm. Dobra, jeszcze raz mi podpowiesz. To jest na dole tutaj przy ekranie wideo, dobrze mówię? Tak.
Okej, okay, a możemy w trakcie już grać w szachy, bez problemu. O, mam głos i wideo, okej. Okay. Ja tu będę się bawił, możemy już grać. No, tak czy siak musi zacząć. No, widzisz, kurczę, blady. Dobrze, że przećwiczymy od razu to zagranie, że gdzie już trzeci ruch zapominam, jaki powinienem zrobić i teraz próbuję to naprawić. Ale wydaje mi się, że chyba tutaj będzie najlepiej. To pomyśl jeszcze tutaj chwilę. No ten, wiesz, to by było za proste dla białych, gdybym cię tak łatwo atakował. Ja wiem, że to byłoby za proste. A, uczyliśmy się tego, co jeżeli zrobię tak głupi ruch. To też przerabialiśmy. Okej. Okay. No i świetnie, hetman sobie fajnie zwiał, dobrze. Nie patrz, będę sobie rysować. Dobrze. Nie, no już bez przesady. Dobra, ale zastarałem się, bo to wygląda bardzo groźnie to, co robisz. Nie podoba mi się to. No nawet jakby tu jeszcze dwie wieże, to też byłoby ciężko mi tutaj zbić. Możesz mnie zawsze zaskoczyć. Spokojnie, zaraz tam zaatakuje na H6. Tutaj czat podpowiada. Nie patrzę, to jest bardzo ważne, żebym to ja jednak myślał, nie czat za mnie, bo z czatem to nie będzie gry. Bardzo dobry ruch. Wiesz, dlaczego ruch dobry jest? Bo tutaj obroniłeś pionka, jeszcze gońca wysunąłeś, tak? Tylko zaznaczam. Takimi atakami, gońcem na H6, bez wspomagania skoczka, a w ogóle się nie przepraszam, już nie klikam, w ogóle się nie przejmuj. Możesz sytuację w ogóle olać, nie? No właśnie się zastanawiam, czy właśnie ciebie olać, czy ciebie tutaj zbić, ale olać. Bo powiedzmy, jak tutaj byś zbił, hetman wchodzi i robi, no tak wizualnie robi się groźnie. Tu nie ma nic złego, ale możesz się trochę źle czuć w tej sytuacji. No właśnie przemyślałem sobie tego hetmana, że on tak naprawdę no przyjdzie, ale nie może niczego zbić na dobrą sprawę. Mhm.
No tutaj zagrałeś jak rasowy szachista, pięknie, wieża B8. Na piona w sycylijskiej. A jak zbije? Świetnie, musisz. O kurczę, pionka podstawiłem. Serio, nieświadomie. Dobrze. To już nie było podpuchy teraz. Ja cię kręcę. To jest progres. Widziałem tyle filmów, ile mistrzowie nie tracą nawet jednego pionka na początkujących. Już nie jestem w tej kompilacji. Dobra, zrobimy profilaktyczne posunięcie. Król H1. Aj, szkoda, że zbiłeś. Znaczy nic nie tracisz, jest wszystko w porządku, ale mogłeś tak... Przedaję ci właśnie linię. Ja myślałem, że ty świadomie zagrałeś gońcem z atakiem na pionka i że wieżą możesz zbić. Nie, niestety. Aha, myślałem, że to właśnie, widzisz. Właśnie tutaj po tym, jak ci zabrałem tego jednego pionka, przeceniłeś mnie. No dobra. Ale zagrałem tak, zagrałem tak. Tak, się dwa pionki więcej i tak jest dobrze. No on zaczyna pięknie grać w szachy, słuchajcie. Dwa piony zdobył i mi wszystko wymienia. Ja już nie będę miał armii do gry. Za moment. Lufcik zróbmy. Ja się, później będzie trzeba zmatować. Do matowania to jeszcze daleko. A już mnie chce matować skubany, no. Po ruchu podpowiem ci bardzo fajne, praktyczne posunięcie. Zobaczymy zresztą, co zagrasz. Tutaj będą problemy. Bo bije. Ja wiem. Prawda? Tracisz figurę. No to można było przeoczyć, to akurat nie było takie łatwe, ale takie praktyczne posunięcie, bo zobacz, ja robię lufcik, ale może z zamiarem zagrania G4. Prawda? Żeby cię tu atakować. I teraz możesz sobie zagrywać takie bardzo fajne posunięcie, gdy już masz taką końcówkę szachową, to pionki mogą się troszeczkę... Ja właśnie patrzyłem tak, że bardzo nie chciałem dotykać tamtej formacji. Ja wiem, ale pamiętaj, że końcówka już ci tutaj nic złego nie zrobi w końcówce, bo on, ja już nie mam teraz na przykład dużo figur, żeby cię atakować, więc możesz sobie na taki ruch teraz pozwolić, tak? Chodzi o to, żeby nie wpuścić go na G4. Trzy razy bronisz, masz spokój z gońcem, prawda? Już takie bardzo dokładne posunięcie. Dobra, powiedzmy tak.
Wziął jednak, dobrze. No dobrze, trzeci pion. No masz, cyk. Teraz obiecuję ci, mam trzy piony mniej, ale obiecuję ci, że postaram się grać jak najlepiej. Dobrze. Ja też obiecuję, że postaram się grać jak najlepiej od teraz. I tu się dogadaliśmy, świetnie. Dobrze. Naprawdę dobrze grasz tą końcówkę. No wiesz, umówiliśmy się, że gramy już na poważnie, przecież nie? Tak, my tylko udajemy, że się uczymy, oczywiście. Świetnie. Jesteśmy w takiej końcówce gońcowej i tutaj zasada jest taka, jeżeli gońce są na białych polach, no powiedzmy ja mam białopolowego gońca, ty również oczywiście, ale mój goniec jest w stanie atakować twoje pionki, które są na białych polach. Trzeba próbować zrobić tak, żeby one się znalazły na czarnych polach, chociaż jeden, albo maksymalnie te, które się da, prawda? Wtedy ja nie będę w stanie ci gońcem zaatakować tych pionków, więc myślę, że warto zwrócić na to uwagę. Powiedzmy tak. O, to było szybkie zagranie. Chyba coś tutaj zauważyłeś. Może coś podpowiem, tylko cofnę, bo tutaj bardzo, to są tak zwane wyścigi. Kto pierwszy doprowadzi piona, tym lepiej, bo ja mam plan, żeby dojść tutaj, zbić pionka i pionka doprowadzić do A8. Twój plan jest taki, żeby wybić chociaż tego piona. I doprowadzić tego piona. Dokładnie. Więc następnym razem spróbuj zagrać po prostu szybciej królem, zaatakować królem pionki. Zrobić pionką wolną drogę. Też można to bardzo fajnie liczyć, bo też jak na przykład liczysz sobie, że grasz tu, ja zagram tu, ty tu i za chwilę się można pogubić. To liczymy sobie w taki sposób. Jeden, najpierw liczysz swoje ruchy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, za siódmym. To jest prawda, nie no, ja w tej sytuacji jestem o jeden ruch do przodu. Już policzyłeś? 1, 2. Bo ty masz dwa, żeby dojść do mojego pionka, ja mam tylko jeden ruch, żeby dojść do twojego pionka.
No, z tej samej pozycji startowej trochę. Mhm, tak, no to masz 7, ale można jednak policzyć. 1, 2, ale masz rację. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ja mam 9 posunięć, zgadza się. Więc jesteś szybszy. Ale zagrajmy dla treningu takie posunięcie. Dobra, ale ja ci troszeczkę utrudnię. I teraz następuje coś takiego w szachach jak przełom. Przełom robimy głównie pionami. I zgadujesz, że przełom w tej sytuacji będzie polegał, że muszę popchnąć pionka na H, tak? Mhm, dokładnie tak. Poświęcasz piona za to, żeby wziąć tego. I to jest tak. Bardzo, bardzo opłacalne. A jeżeli ja się nie ruszę, to ty mi zbijesz i szybciej dochodzisz. To prawda. Więc no, wyboru nie mam. Ewentualnie mogę dać szacha, ale myślę, że i tak bicie trzeba wykonać. Bawimy się w kotkę i myszkę. No właśnie, mam pewien problem w wyniku z tego, jak przebiega ta gra, że zastanawiam się, jak mogę ci odebrać prawo do hetmana. No dobra, ja już mogę powiedzieć, bo to też jest sprawa banalna. Jak będziesz miał mało czasu, nie ma czasu na myślenie tak naprawdę. W tej sytuacji jest pionek i są dwa pionki, więc jeżeli hetmana oddasz za tego pionka, to szybko królem podchodzisz, zbijasz te piony i idziesz do hetmana. Okay, ja nie jestem w stanie cię dogonić, jestem za daleko. Ale nie musisz atakować mnie teraz, żeby mi zbić tego piona. Po prostu sobie stoisz w miejscu, już możesz zająć się tutaj redukcją tych pionów. Okej, rozumiem, dzięki. Mhm. Można od razu, to wystarczy. I teraz bardzo ważna rzecz. O, tego pionka, bardzo dobrze, bo potem zbijając tego jesteś wyżej tak, troszeczkę. Dokładnie. Ten ruch nie przegrywa, ale niepotrzebnie torujesz pionkowi drogę. Zupełnie niepotrzebnie. Grając sobie do przodu, już pionek tutaj się zahacza do końca. Okej. Okay. Prawda? To właśnie zrobiłem długą drogę mentalną, żeby cię powstrzymać i pójść na prawą stronę, żebyś na pewno nie zbił mi piona, nie biorąc pod uwagę, że i tak nie możesz go zbić. Tak, tak, tak. Jeżeli bym miał opcję zbicia, no to zagranie byłoby na pewno dobre, ale w tym wypadku no, jest... No z jakiegoś powodu mój mózg zrozumiał, że tak, możesz mi go zbić cały czas. No tak to groźnie wyglądało. Masz tutaj chyba automatyczne dorobienie hetmana, z tego co widziałem. A to jakbyś dorobił wieżę, to byłoby super. Od razu byśmy wieżę przećwiczyli. Gdzie się, czekaj,
W ustawieniach już ci zaraz powiem. Dobra, mam. Masz już, dobra. No to mnie znowu puściłeś, prawda? Tu już... Tak, wiem, ale chciałem ciebie w ruch dolny zapędzić, zamiast żebyś mógł mi znowu uciec do góry. Bo tutaj się już pojawia... Lepiej, gdzie wieżu podziałeś w takiej sytuacji? Tak, bo już tutaj sobie mówiliśmy o stracie tempa. Zobacz, jesteś tak, bardzo tak. Blisko do mata, bardzo blisko. I tutaj zajmujesz te kratki, co podświetliłem. Ja mam tylko takie posunięcie. Nie możesz odpuścić siódemki przede wszystkim. Czyli wieżą wystarczy zagrać gdzieś, no, na siódmą linię, prawda? Odtąd dotąd. Jest po temacie, bo jedyny mój ruch to jest tylko do góry w tym momencie. Tak, bo tam sobie wydłużasz po prostu drogę. No matuj, szefie, no. Myślałem, że widzisz. Internet się zawiesił, mam nadzieję. Internet się zawiesił. Powiedzcie, że się internet zawiesił. O, już mnie słychać? Nie, ja żartuję, bo tak długo zwlekasz z matem. Dobrze. Bardzo dobrze. Przepraszam, Discord na sekundę mi wywalił. Musiałem się połączyć ponownie, już jestem. A, serio? Co mówiłeś? A nie, nic ważnego. W porządku, jest mat. Myślałem, że z czasem też mnie rozłączył, ale jest okej. Dobrze, no to sycylijska, okej. Okay. Ustawmy to sobie jeszcze raz od początku. Czyli generalnie to ci pasuje, ten układ, mam rozumieć. Sycylijska była okej, okay. Jak najbardziej. Mhm. W sensie, ja mam o tym, to jest trochę problem, że ty się pytasz, czy otwarcie mi się podoba. Mhm. Ja generalnie bardzo lubię szachy, pomimo tego, że no, poziom mam, jaki jeszcze mam, ja bardzo lubię szachy i każde otwarcie mi się podoba, bo dla mnie jest to po prostu mega ciekawe. Rozumiem. Znaczy tak, bo kwestia, czy się dobrze czujesz, bo oczywiście tych otwarć pewnie nie przerobiłeś w swoim życiu dużo, a więc nie masz pewnie też porównania, ale tak mi się wydaje, że taka pozycja podobna co białymi może dać jakiś, no mam nadzieję, dobry skutek, żebyś się po prostu dobrze czuł w niej. Więc jeszcze raz, tutaj E4, C5, no musimy to katować przede wszystkim. A ja zagram trochę inaczej, bo okay. Spróbuję inaczej troszeczkę, żeby cię zmylić. No właśnie, ja na przykład zagram tak sobie i nie będę grał w ogóle pionkiem. I to będzie też taka bardzo ciekawa wersja, ale ty grasz swoje, prawda? Tutaj sobie spokojnie wychodzisz, dobra. Niektórzy też robią domek i to jest taki wariant zamknięty w obronie sycylijskiej. Aha. Okej, okay. Tak grywał Gary Kasparow, świetnie. Bardzo dobrze, powiedzmy tak. Okej. Brawo. Dostałeś normalną, fajną grę. I tutaj na przykład polecam ci, jeżeli masz okazję, uderzyć pionkiem jeszcze bardziej do centrum. Jeżeli on nie zagra D4 i cię nie szarpnie, a cię nie szarpnął, no to sobie możesz uderzyć jeszcze raz pionkiem do góry, tak? Mocniej. Mimo tego, że zamykasz tego gońca. Ale to jest nieistotne, te pionki są dosyć silne i możesz wskoczyć sobie fajnie skoczkiem do centrum, sprowokować go do bicia. Poza tym jest taka bardzo fajna opcja, tak jak już wspominaliśmy sobie na poprzednich zajęciach, że jeżeli udałoby ci się wymienić swojego skoczka za gońca, to byłoby super, jeśli chodzi o debiut. To byłoby fajnie, więc tu masz bezpośrednią groźbę zaatakowania tego gońca w tym momencie. I przypuszczam, że twoi przeciwnicy, mam nadzieję, że nas nie słyszą, mogą nie reagować, a to będzie błędem, bo ty chcesz sprzątnąć tego gońca, tego potwora. Bo te gońce czarnopolowe to są generalnie potwory w szachach.
w większości pozycji. Teraz był mój ruch, tak? Tak, teraz jest ruch czarnych. Załóżmy, że zagramy w ten sposób. Dobrze, możesz sobie tak zagrać, zaraz do tego wrócimy. Tylko zobacz, możesz sobie zagrać skoczek G4 cały czas. Ten goniec ze skoczkiem współpracuje w razie czego i chcesz zbić tutaj tego gońca. Ja tutaj no, przypuszczam, że prawie zawsze ktoś tam będzie grał coś w tym stylu, tak? Żeby tego skoczka odpędzić, a ty już kosisz gońca, jesteś... Ja po prostu zabieram. Tak, zabierasz, kosisz gońca, jesteś zadowolony. W tego typu pozycjach, gdy będzie zamknięta sytuacja, możesz próbować sobie grać spokojnie gońcem, pilnować skoczka, ustawić sobie wieżę na B8 i cisnąć pionkami tutaj na tym skrzydle. Twój taki jest plan, bo goniec w połączeniu tutaj z tymi pionkami, które będą jechać na skrzydle, będą dobrze współpracowały. Możesz w przyszłości tego pionka wybić. Tak, próbować tymi pionkami na skrzydle jechać, bo generalnie w Sycylu starasz się grać, znaczy w obronie sycylijskiej starasz się grać na skrzydle hetmańskim. Skrzydło hetmańskie to jest od hetmana w prawo, tak? Całe to skrzydło. Skrzydło królewskie analogicznie z drugiej strony. Żeby mieć tu po prostu jakiś zarys, jakiś plan. No dobrze, no to sobie to przećwiczmy. Tutaj czat mi pisze, żeby na D4 cię czegoś nauczyć, ale to myślę, że jutro to zrobimy, żeby nie mieszać za dużo. Więc proponuję od początku. Ja tutaj zagram trochę też inaczej. Okej, okay, no niech będzie tak. No jutro będziemy grać gambit królowej. Tylko, że czarnymi. No bo już jest troszkę inaczej, tak? Ja odszedłem tym gońcem. Tutaj spokojnie, zawsze tym pionkiem H6 możesz tego gońca straszyć. Bez problemu. Cały czas chcesz go gonić i chcesz go straszyć, tak? Ja muszę gdzieś tam sobie odejść. A powiedzmy, jak zagrałbym tutaj, to jaki ruch byś tu wykonał w tym momencie? Znaczy chodzi mi o to, że to jest... No dobra, nie odzywam się, nie mówię, że to jest proste, bo... Nie odzywaj się. Zgadzam się. Dwa pionki tracisz, ale zyskujesz figurę. No to jest większy zysk. Wprawdzie troszeczkę król się odsłonił, ale to i tak jest ok. Teraz staramy się ustabilizować sytuację. No to się łatwo mówi, ale troszkę obronić króla. Może wyjść pionkami trochę do centrum, tak? Tutaj, żeby hetman się do obrony włączył. Prawda? To zawsze jest spoko ruch. Bardzo dobrze. I tu już sobie poradzisz. Okej. Okay. Atak zagrajmy. Na hura, atakujemy. Ajajajajaj, zauważył jednak to, widział. Nie można lekceważyć tutaj przeciwnika, nie można. Dobra, to jesteśmy gotowi na partię z jego czasami w takim razie. A czemu? Widły mogą się trafić.
Aha. A zaraz, ja jestem białymi, okej. Okay. Chyba, że Karolina mnie zaskoczy i się okaże, że wejdzie nagle Karolina na swoim koncie 1900, o którym się nikomu nie chwaliła. No to bym się też dziwił. No tak, bo każdy z każdym gra. Wszystko widzi. Wydaje mi się, że takie właśnie praktykowanie. O, dziękuję za radzik. Wydaje mi się, że takie praktykowanie jest dla ciebie chyba lepszą opcją, nie? Niż takie teoretyczne zagadnienia. Cały czas bym gadał. A potem w praktyce to i tak by się nie udało, zapewne, na szybko. No, praktyka tak... wiesz, przede wszystkim. Ja obiecuję, że dzisiaj kończę i spędzam godzinę po prostu ćwicząc nasze wszystkie warianty w 5-minutowkach, żeby szybko je zacząć rozgrywać. No świetnie, świetnie. 5 plus 2 możesz grać spokojnie. Tak? Tak jak w turnieju. Jednak to zrobiłeś. Niemiło. Tak, ale pamiętaj o tym, że masz figurę więcej, a wymiany są dla ciebie wtedy korzystne. Ja wiem. Więc tutaj się cieszysz raczej. Okej. Okay. Każda figura, jak członek rodziny. Jakoś tracę to boli, zawsze. A może ja bym tutaj zaprosił kogoś z czatu z jakimś takim rankingiem podobnym do twojego? Czy to jest dobry pomysł, żebyś spróbował sobie z kimś, z innym spróbować zagrać? Nie, bo cały czas tą sycylijską. Osoba białymi by musiała zagrać E4. Jeżeli wyrażasz ochotę, to spróbujemy. No jak się nie wyrobimy, to przerwiemy po prostu, tak? Ale to jeszcze dokończymy, spokojnie. Najwyżej, jak nam zostanie 5 minut, no to wiadomo, że... Okej. Okay. To jakbyście się tutaj zgłosili z jakimś rankingiem, ja kogoś wybiorę za chwilkę. Z takim rankingiem powiedzmy do 1000 na Chess.comie. Może jakaś pani jest na czacie, to chętnie tutaj bym panią podstawił na partyjkę. Szansa, bo panie lepsze, tak? Rozumiem. Mężczyzny wystawiasz panią, bo panie lepsze. Świetnie, szansa. Ja tego nie powiedziałem. Nie mój mistrz. Ja tego nie powiedziałem. Jakie ty masz tutaj elo? Na blitzie? Nie rozmawiamy o tym. Bo chciałem podobne. No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, wybiorę tutaj kogoś z rankingiem jak najbliżej 1000, ale proszę być uczciwym, bo i tak sprawdzimy. I od razu zaraz powiem kto, żeby ktoś mi podał nick i zaproszę tutaj do naszej tablicy. 940 widzę. Milel 1199. Proszę podaj mi swój nick na Chess.comie. Masz równo 1000. OK. Powiem ci, że ta partia bardzo poszła nie po mojej myśli, bo teraz wiem, co się dzieje.
Wziąłem pionka. Jest tak, że ja ci zabieram tego piona, ty mi go zabierasz hetmanem, łapiesz mi za to z mojego konia, albo w ogóle wjeżdżasz mi w piona i jeszcze szachujesz mi króla i jeszcze mi więcej pozabierasz. Bardzo mi się to nie podoba i nie mam pojęcia, czy jest to kolej, co mogę zrobić, żeby temu zapobiec. Niekoniecznie musisz tego pionka wybijać oczywiście. Milal, jakbyś jeszcze powtórzył. Ty wtedy mnie wybijesz. Tak, ale wtedy przytrzymasz i hetman nie wjedzie tutaj, tak, na to pole. Może spróbować uaktywnić gońca? Właśnie to robię. Świetnie. Zaraz, jak to się stało, że ja mam figurę i wieżę mniej? W ogóle tego nie zauważyłem. Bardzo dobrze. To ja straciłem wieżę wcześniej? Kurczę, kompletnie nieświadomy byłem. Nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia, kiedy straciłeś. Kurde. A, tymi skoczkiem tam wybiłeś na F1. Faktycznie. Rzeczywiście. Tak sobie gram, patrzę co jest, tak mało armii mam. A bo patrzę z perspektywy czarnych cały czas, to mi się wydaje, że gram czarnymi, dlatego może. No po stronie zwycięzców każdy chce stać. Pozwól mi jeszcze trochę. Już pewnie dostrzegasz, co teraz ci grozi, prawda? To jak zrobić, żeby... No i tak stracisz jedną z figur. To jak zrobić, żeby jak najmniejsze straty ponieść? Dobry plan był, dobry plan. Milel, prosiłbym cię, abyś wszedł na Graj i Szachy Live. I jak zdążymy, to cię wyszukam. $2,289 w klasyku.
No muszę ci powiedzieć, że jesteś naprawdę dobry. Serio. Bardzo dobrze kombinujesz. Ale to właśnie bardzo dobrze kombinujesz. Bardzo, bardzo dobrze. Masz przewagę figury i próbujesz matować. I to nawet nie jest desperacja, to jest normalna sprawa. Jakbym ten turniej streamerów był na 30 minut, to byś go wygrał według mnie. No może byś zajął drugie miejsce. No dobra, ale walcz, walcz, bo to, że straciłeś, to walczysz dalej, tak? Do samego końca. Tak. Czekaj, przepraszam, bo odstawiłem go na złe miejsce, jak go podnosiłem. Bym mógł tutaj go poprawnie postawić, to wieżę. Tutaj cię nauczę jednej bardzo ważnej rzeczy, szczególnie w wieżówkach. No chcesz zbić piona, to jest naturalna reakcja, ale zauważ, że mój pionek szybko idzie, prawda? Tutaj do pola przemiany. Król tego pionka spokojnie tu zatrzyma, więc nie ma potrzeby tego pionka atakować i zbijać. Bardzo ważna rzecz, lepiej poruszyć się wieżą na drugą stronę i tego pionka z tyłu atakować. To jest ważniejsza sprawa. Jak chciałem to zrobić w kolejnym ruchu, to było już za późno na to, tak? Mogłoby być za późno, ponieważ jak zagrałeś sobie tutaj, a powiedz, tu zagrałeś, ja poszedłem tutaj, ty tak. Zbiłeś, no ja mogę zabezpieczyć to wieżą i mi tu nie wejdziesz. Okej, prawda. Byś musiał zagrać sobie na tą stronę, żeby tutaj bronić, ja idę i ty grasz wieżą. Jesteś wieżą przywiązany i to jest fatalna sytuacja. Może to jest jeszcze do uratowania, ale to jest raczej fatalna sytuacja. Lepiej mieć wieżę aktywną, czyli z drugiej strony... Bo ja właśnie chciałem na samym początku zabrać tego pionka, żeby królem sobie drogi zaoszczędzić po prostu, ale dobrze widzę, że to nie jest tego warte. Tak, to jest za wolne przede wszystkim. Tutaj jak sobie zagrasz, stoi pięknie. Prawda? Można dalej stać wieżą na tej bandowej linii i atakować. No właśnie. Właśnie. No nie króla, bo jeden szach i tak przybliża króla do centrum. Zobacz, bo ty bardzo ładnie króla odciąłeś tutaj. I ten król jest na razie wyłączony z końcówki, co nie jest dla białych fajne. Więc szachując go, tracisz ruch, bo król i tak chce iść do góry, więc mu jeszcze tak naprawdę pomagasz w ten sposób. To jest taka niestety dla mnie beznadziejna sytuacja, że ja tego króla mojego nie mogę nigdzie ruszyć tak chwilę obecną. No tak, to się zgadza, ale twoja wieża jest aktywna i trzeba wykorzystać aktywność wieży. Okay. Pilnując pionka, możesz coś zaatakować, bo ilość szachów nie gwarantuje ci zwycięstwa. Świetnie, atakując tego piona słabego, brawo. No i to jest właśnie ten ruch.
To był bardzo ważny moment, świetnie. A powiedz mi, dlaczego na przykład tutaj nie zagrałeś? Ponieważ wtedy mieli ponieważ wtedy rzeczywiście robię hetmana, ja ci zabieram wieżę, ale ty masz hetmana, a ja mam wieżę wtedy. No, genialnie, genialnie. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę zdolnego ucznia. Pięknie. Naprawdę bardzo wzorowo grasz tą końcówkę w tym momencie. Mhm. No i mamy remis na szachownicy. Pięknie. Po pięknej walce. Fajnie, fajnie to wyszło. No słuchaj, no to mamy tutaj kilka minut, no to może w sumie nie będziemy... Możemy jedno spróbować. Możemy jeszcze? Dobra, to ja tutaj naszego widza dołączam. Widz nazywał się Milel. Milelu, nie mogę cię znaleźć. Może Hikaru dodać? O! Milelu nie... To właśnie do mnie prifa, że możemy wreszcie zagrać. Powiedziałem, że kiedyś wygramy. Milelu, nie widzę cię w tabelce, więc coś nie musiałeś nie kliknąć tak jak trzeba. Dobra, więc ja będę musiał Mandzia ograć. Okej. Okay. Dobra. To jedziemy, proszę bardzo. No, zauważyłeś to, że bardzo dobrze nie odbiłeś gońcem. Zachowując parę gońców, możesz uzyskać przewagę. To jest dobry ruch, oczywiście, ale podpowiem, bo nadarzyła się fajna okazja. Okay. Ten goniec jest troszeczkę przygwożdżony. Mówiliśmy sobie, że ten skoczek na G4 tam często może atakować i jakbyś właśnie zagrał tu skoczkiem, to ten goniec nie może nigdzie uciekać. Po prostu go sprzątniesz, a to jest dla ciebie opłacalne. A często się... Często się pojawia w tych sycylijskich coś takiego, że jak jest goniec na E3, to białe grają hetmanem, żeby tam próbować atakować na H6, ale zapominają czasem o tym, że ten goniec nie ma ucieczki. Więc warto o takim ruchu pamiętać w razie czego, tak? Dobrze. Znaczy, to praktycznie jeszcze ci nie ucieka tak naprawdę, więc... tak. No, żal nie mogę uciec. No właśnie, właśnie. No niepotrzebnie się wygadałem. Nie, potrzebnie, potrzebnie.
Odważnie. A czy to było teraz potrzebne? Bo wiesz, jeszcze jest trochę figur na szachownicy, więc to takie nieco ryzykowne posunięcie. Bym powiedział. No to pij sobie, proszę. Nie jestem fanem alkoholu. Pikolaka możesz strzelić. Pikolo jest super. Okej, jak już jest, pojawiła się taka sytuacja, bo też takie momenty możesz mieć, to troszeczkę podpowiem. No, atakuje cię, tak, tutaj chce zbić i tak dalej, ale możesz sobie zagrać obronne posunięcie grając królem na H7. To ma dwie bardzo fajne funkcje. No nie wpadłem na to, bo właśnie się zastanawiam, bo właśnie zauważyłem to, że jeżeli będę bronić, no to wtedy oddaję wieżę i wtedy zabierzesz wieżę tutaj od razu. Tak, wiem, że mogę ją wybronić, ale po prostu kwestia tego, że od razu ją odsłaniam. No ale. Z twoim ruchem. Ale jeżeli król stoi na G8, to po wybiciu też ją odsłonisz. To nie ma znaczenia. Tak. A to są takie ważne funkcje. Raz, że bronisz na G6, a dwa, że pomagasz gońcowi zagrać na H6, atakując hetmana z tej strony. Okay. Na tej diagonali. To jest fajny ruch. Bardzo pożyteczne posunięcie, warto pamiętać. No załóżmy, że tak już się ruszył król. Tak. Powiedzmy, niech będzie tak. Bardzo złe posunięcie, bardzo. Nie możesz królem tak wychodzić tutaj, absolutnie. Okej, właśnie. No. Bo wiesz, raz, że pionki ci się rozszczepiają. Bo teraz ruszysz hetmana równie na G4 i zabierasz pionę. No tutaj nie mogę, bo mnie wyzbijesz. No ale mogę dać ci szacha, zaatakować, potem próbować. Bo generalnie odsłaniasz bardzo króla i to jest najważniejszy argument. Oczywiście, że tutaj pionkiem, nawet bez zastanowienia. Tu się broni wszystko. Tutaj możesz być spokojny. Okej, rzeczywiście. Oj! Co ja zagrałem? Nie mogę z tym twoim. Oj! Oj! Ajajaj! O nie! Cóż mi pozostaje?
Dałeś mi trochę szansy. Oj, wiem, wiem. Ale i tak jest dobrze. I tutaj jedyną twoją szansą, można powiedzieć, no nie będzie wybijanie moich pionów, no chyba, że zaraz tam dotrzesz hetmanem i pójdzie szarża, ale może coś na królu się zadziać fajnego. Hetman też współpracuje z pionami, pamiętaj. Szukamy słabego punktu, żeby tam się hetmanem gdzieś dostać. Zbyt chyba trudno, to cię troszeczkę naprowadziłem. Wiesz co, nie, nie, nie. Ja wiem, o co ci chodzi i po prostu patrzę się i szukam tego słabego punktu, gdzie muszę się dostać teraz. Ale to i tak muszę przejść hetmanem w ogóle w jakąkolwiek lepszą pozycję, bo teraz jesteś tak świetnie ustawiony, że nie mam aż takiej dużej palety ruchów, na jaką sobie mogę pozwolić. No, z planem pewnie tutaj, prawda? Albo nawet i głębiej. Albo i dalej, ale tu zawsze z szachem. A mi chodziło o to, żeby zagrać pionkiem bandowym i tu się zaczepiasz na G3. Z szachem i z opcją... W ten sposób. O kurde. Prawda, prawda. Patrzyłem na ten pionek i miałem nawet w głowie, że nie, ten pionek mi w niczym nie pomoże. No jednak ten... To się też tak potocznie nazywa atak mniejszościowy, czyli... Jeden pionek zatrzymuje dwa pionki, bo wyobraź sobie, że nie ma w ogóle figur żadnych, te króle gdzieś tam są na skraju, tam gdzieś stoją po prawej stronie i jakby się pionek poruszył, to bijesz go w przelocie, jesteś szybszy w doprowadzeniu się tam do hetmana. Okay. Jeden pionek blokuje dwa, znając bicie w przelocie oczywiście. Dobra, ale zagrałeś po swojemu też dobrze. Okej. Okay. Twój tok myślenia możesz pokazywać strzałkami. Dobra, to ci pokazuję. Zatem tok myślenia mam taki, że do tyłu nie mogę ci wejść, ponieważ jeżeli wejdę ci tutaj do tyłu, ty zabierasz mi to, zatem automatycznie nie mogę ci zabrać wtedy tego. Albo nie, bo ja to bronię. No, no patrz, i tutaj właśnie przeoczyłem. Rzeczywiście, to jest jedyne sensowne rozwiązanie tutaj. A jaka jest groźba z mojej strony dla ciebie? W tym momencie, jeżeli byłby ruch białych na przykład? Jeżeli w tym momencie tutaj? Jeżeli byłby mój ruch, to czym bym ci groził? Poczekaj, ponieważ na konia odpowiedziałem, na szach wtedy tym koniem odpowiedziałem, że tego króla zbliżyłem. Szukam ruchu, czy mógłbyś mi zagrozić teraz, jakbyś miał dodatkowy ruch, ale nie mogę go znaleźć. A tutaj król z hetmanem stoją na jednej linii i skoczek z wieżą współpracuje. Taki chytry ruch moją wieżą, bo niby ja chcę zbić pionka, ale interesuje mnie trochę inne posunięcie. Żeby zejść tym po prostu wieżą o jeden w dół i wtedy broni się koniem jednocześnie. Dokładnie. Wieżą na C7. Dokładnie i zbijam ci hetmana. Także ten twój ruch chyba był najlepszy w danej pozycji. Tak jest. Oj, dobrze. Powiedzmy tak. Świetne posunięcie, bardzo dobrze. To tak troszeczkę tutaj króla ogranicza. Chociaż jeszcze gruźb jakichś matowych nie ma, ale to już jest jakiś początek. Okej.
I tu się pojawia taka opcja wiecznego szacha, jeżeli chciałbyś zremisować partię, że czujesz, że nie wygrasz na przykład, lub masz mało czasu, lub te pół... I powtarzasz wtedy po pięciu ruchach? Jest wtedy... Po trzech. Po trzech. Ale spróbujmy wygrać. Ale wiesz, jak można powtarzać w tej sytuacji? Jeszcze raz? W tej sytuacji dostrzegasz powtarzanie posunięć, czy nie? Bym musiał biegać stąd, tutaj? Dokładnie, tak, 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 świetnie. A nie interesował cię pionek? Wiesz co, zdecydowałem, że moje pionki i tak są już nie do ocalenia. Mam przewagę hetmana i jedyne co mogę zrobić, to ciebie spróbować zaszachować. A żeby ciebie zaszachować, muszę wykonić tego konia, żeby króla sprowadzić do góry, bo samym hetmanem i pionkiem nie dam rady ciebie tam złamać w szacha. Okej, ale zauważ, że jeżeli chciałbyś szachować, to już możesz robić tak, jak mówiłeś. A jeżeli... No, twoje pionki są nie do uratowania, przecież ja nie atakuję twoich pionków w żaden sposób w tym momencie. To jest jedna sprawa. A jeżeli masz opcję zbijania pionów, no to jest chyba twoja jedyna szansa. Zobacz, no taka fajna układanka... Fajna się układanka robi. Okej, dobrze, rozumiem. Prawda? No, musisz zbijać, no bo... jak nie pozbijasz, będzie problem. Dobra. Teraz u białych jest tak naprawdę problem. No, uciekam, będę straszył. No właśnie chciałem zadać pytanie przed ruchem. Który pion jest ważniejszy? Czy ten jest ważniejszy, czy ten jest ważniejszy? Niczego nie sugeruję. Jeżeli chcę doprowadzić drugiego piona do hetmana, to ten jest ważniejszy, ale jeżeli tak jak mówię, że chcę zaktywizować króla, wysłać go na górę i spróbować jakoś ciebie zaszachować, zanim ty doprowadzisz swojego piona tutaj na pozycję hetmana, to chciałbym się przesunąć właśnie tego konia. Właśnie, więc zbicie tutaj, chodzi generalnie o to, że jak zbijesz tu, okej, tu masz wolnego pionka, ja go jestem w stanie zatrzymać, ale... Jeżeli w sumie zbiję tam, to i tak wymuszę na swoim koniu poruszenie się, zatem tak czy siakoś, no nie, to dla mnie jest najważniejsze. Bo bronię. Nie, ale mówię, nie. Jeżeli zbijesz tym. Jak ty mówisz, że jeżeli zbiję tutaj, to i tak musisz tym koniu uciec. Dokładnie, więc wymuszasz na mnie posunięcie, które muszę wykonać i ty tym sposobem zdobywasz tempo. Więc no właśnie, tutaj pionek był przyklejony do figury, lepiej tego pionka było w tym wypadku wziąć, powiedzmy tak. Zastanawiam się nad jednym. Czy tobie się opłaca teraz, żeby stracić figurę, żeby zabrać mi pionka, który ewentualnie może się stać drugim hetmanem? Już na tym etapie. Pewnie myślisz o E4. Tak. Logiczne posunięcie. Jeżeli ja zbiję skoczkiem, no to tobie się opłaca, nie mi. Hetman na wieży to już sobie spokojnie radzi. Tylko, że ja nie muszę zbijać, prawda? No nie zbiję oczywiście, jeszcze spróbuję pograć, ale... Dla ciebie to było opłacalne, jak najbardziej. Ajajaj. A nie zauważyłem kompletnie.
Rewelacyjne posunięcie. Dlatego, że mnie tutaj strasznie ograniczasz i skoczek nigdzie nie może wejść, żeby próbować bronić. Nie przestraszyłeś się, że straciłeś hetmana? Słusznie. Pytanie, bo to jest tak, że my razem musimy wykonać trzy takie same ruchy. Jeżeli ja wykonuję inne, ty cały czas te same, to nie będzie remisu, tak? Tak, ty wykonujesz inne, no to nie ma remisu. Trzy powtórzenia trzeba zrobić. Dobrze. Już był mat na G3 hetmanem. A, po prostu mogę go przesunąć zamiast zbijać, to prawda. No masz szczęście, że jeszcze mam pionka, bo byłby pat. No i cóż, tradycji stało się zadość. Nie, czekaj, nie może... Nie, no nie może być, to jest pan. No jest. Niepotrzebnie zajmujesz się moim pionkiem, on ma jeszcze daleką drogę. W momencie, kiedy powinienem króla zabić, wcześniej wsiąść i go zdjąć po prostu. No matuj, bo musisz się zajmować królem, możesz cały czas grać ruchy tak, z szachami. Tak. Przy dwóch hetmanach to jest już w ogóle bardzo łatwe. No i jest. Okej. Działo się, ale bardzo dobrze ogarniasz. Podoba mi się. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej, ale jednak jest fajnie. Potrenować troszkę musisz taktykę, pograć samemu. No, pograć przede wszystkim dużo, nie? Mistrz patów. No, na każdych zajęciach pat musi być. Musi być przynajmniej jeden. Ale ostatnio było chyba 3, więc jest jakiś progres. No cóż. To prawda. No dobrze. Co? Życzę dobrej nocy, powodzenia. Dziękuję ślicznie, tobie również dobrej nocy. I do zobaczenia.
Dobra, do zobaczenia jutro. Trzymaj się, hej. Do zobaczenia, cześć.